16 września na cmentarzu komunalnym w Bielsku-Białej odbyły się obchody upamiętniające 77. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. W minioną środę oficjalnie oddano do użytku 3 inwestycje realizowane w ostatnich miesiącach przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. Trwa kolejny etap prac nad budżetem obywatelskim na 2017 rok. Zespół do spraw weryfikacji projektów zakończył opiniowanie zgłoszonych propozycji. 16. Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych Operacja Południe dobiegł końca. Z kamerą uczestniczyliśmy w dorocznej paradzie przemierzającej centrum miasta. Spod ratusza 18 września wystartował 41. Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy pod patronatem prezydenta miasta Bielska-Białej. Na cmentarzu komunalnym w Bielsku-Białej odbyły się obchody upamiętniające 77. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Uroczystość, jak co roku, zorganizował Związek Sybiraków Oddział Bielsko-Biała. Wzięli w niej udział Sybiracy i ich rodziny, a także parlamentarzyści, władze samorządowe miasta i powiatu bielskiego oraz przedstawiciele związków kombatanckich i uczniowie szkół działających w naszym mieście. Wygłoszono okolicznościowe mowy oraz złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym naszych rodaków, którzy zostali zesłani na Syberię. Coraz mniej żyjących Sybiraków to powód zmiany, jaką sugerują oni sami. Chcieliby bowiem, aby pamięć o zesłańcach w dalszej przyszłości pielęgnowali młodzi. Ich zdaniem tylko zmiana pokoleń umożliwi zachowanie pamięci o losach osób, które powoli odchodzą. W tym roku takim akcentem było wystąpienie laureatki specjalnie ogłoszonego konkursu Angeliki Wiciejowskiej, która publicznie odczytała swoją pracę poświęconą zesłańcom. Czy my, młodzi, mamy prawo do zapomnienia? Z taką radością patrzymy w stronę przyszłości, wyglądając na horyzoncie spełnienia marzeń. Niechętnie i niewielu spogląda przez ramię, starając się uchronić w ten sposób historii przed zakurzeniem. Sybiracy spod Beskidzia byli członkami naszych rodzin. Filarami wartości, o których coraz rzadziej się wspomina. Bóg, honor, ojczyzna. Takie to teraz niemodne. Wionie naftaliną i nie przyciąga kolejnych pokoleń. Wojna nie dotknęła wybranych. Dotyczy nas wszystkich. I nawet z upływem lat nie uda się tego dramatu oddzielić od nas grubą kreską. Nie można po prostu udawać, że nic się nie stało. W dalszej części uroczystości oddano również hołd osobom zamordowanym w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. W minioną środę oficjalnie oddano do użytku 3 inwestycje realizowane w ostatnich miesiącach przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. Prace prowadzone były na ulicach Akademii Umiejętności, Frycza Modrzewskiego oraz Kowalskiej. Ostatnie prace modernizacyjne dobiegają zaś końca na ulicy nad Dniprem. Symbolicznego odbioru i oddania do użytku wymienionych ulic dokonał prezydent miasta Jacek Krywult. Nowe, stare ulice w Bielsku-Białej. Dzisiaj aż 4 pan będzie sprawdzał, jak zostały wykonane. Nie, no widać, jak są wykonane. To są ulice, które już tam od dawna czekały. No, tu jesteśmy na Kowalskiej. Było również Akademii Umiejętności. Przepięknie zrobione ulice. Myślę, że wszyscy, co jeżdżą i chodzą na nogach, bo są chodniki porobione nowe, będą na pewno zadowoleni. Również Modrzewskiego, która też ten klinkier nam się tam już całkiem rozsypał praktycznie. Także co roku oddajemy kilkanaście takich właśnie starych ulic, ale w nowym wykonaniu. No, i myślę, że coraz lepiej się jeździ, coraz lepiej i bezpieczniej się chodzi. I to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Trwa kolejny etap prac nad budżetem obywatelskim na 2017 rok. Zespół do spraw weryfikacji projektów zakończył opiniowanie zgłoszonych propozycji. Po zapoznaniu się z merytorycznymi opiniami wydziałów Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta, zespół na kilku swoich posiedzeniach analizował złożone propozycje i wydał opinie kwalifikujące poszczególne projekty do głosowania przez mieszkańców.
Wnioski są takie, że jak zwykle mamy kreatywnych mieszkańców, bo ponad 116 wniosków wszystkich wpłynęło. Niestety nie wszystkie mogliśmy przyjąć, ale znakomita większość została przyjęta. Jak zwykle rozpiętość jest i tematyczna, i przedmiotowa bardzo duża, ale chyba właśnie o to chodzi, tak? Zarówno projekty ogólnomiejskie, których 23 zostały zweryfikowane pozytywnie, i 58 osiedlowych, także będzie z czego je wybierać. Obecnie zespół czeka jeszcze na odwołania, bo do 26 września, zgodnie z aktualną uchwałą Rady Miejskiej, osoby, które otrzymały, wnioskodawcy, którzy otrzymali negatywne opinie, mogą się odwołać do pana prezydenta. Stwierdziliśmy, że taka instytucja odwoławcza jest potrzebna i Rada to uchwaliła swojego czasu. Także czekamy do 26 i potem to już będzie pełna lista. Oczywiście ci, którzy mają opinię pozytywną, bo w ostatni poniedziałek zostało to opublikowane, już mogą promować swoje projekty, bo one na pewno przejdą do głosowania. Jest na promocję swoich projektów miesiąc, bo dokładnie 21, czyli równo miesiąc od dzisiaj, 21 października przez tydzień będzie można głosować. No i wtedy, jak wiemy, jest ten najbardziej oczekiwany udział aktywny mieszkańców. Myślę, że jak co roku, bo to przecież już kolejna edycja, wiele ciekawych przedsięwzięć, wiele ciekawych instalacji powstanie w naszym mieście. No bo już w tej chwili, na dzień dzisiejszy, to już idzie ponad 100 różnego typu przedsięwzięć, instalacji, przedstawień nawet zostało sfinansowanych z budżetu obywatelskiego i mam nadzieję, że tak będzie tym razem. XVI Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych Operacja Południe dobiegł końca. Z kamerą uczestniczyliśmy w dorocznej paradzie przemierzającej centrum miasta. Baza Operacji Południe jak co roku mieściła się na Bielskich Błoniach, jednak jeśli ktoś chciał zobaczyć zgromadzony na niej sprzęt i rekonstruktorów w pełnym rynsztunku, najlepiej jak udał się pod Zamek Słukowskich. Tu można było dotrzeć suchą stopą i w pigułce otrzymać to, co na Błoniach dopiero zapowiadano. Po raz 16, 16 edycja w Bielsku Białej. Dzięki współpracy oczywiście z panem prezydentem Jackiem Krywultem mogliśmy dokonać kolejnej edycji, dużo ciekawych eksponatów, które za chwilę państwo zobaczą. Oczywiście w tej chwili wita nas orkiestra Szkotów. Historycznie pan jest jakby związany z postacią, którą pan odgrywa? No nie, to raczej tak, jakie elementy udało się zdobyć, samochód jak się udało odrestaurować. No i tak po trochu zbieramy sprzęt i wcielamy się w różne postacie, w zależności od okoliczności. Mamy kilka takich postaci, no dzisiaj akurat jesteśmy w takich strojach. Łatwo się odgrywa Niemcu? No niezbyt łatwo. Trzeba się trochę przygotować, żeby odegrać Niemca. Mam 82 lata. I wszyscy panu salutują. Salutuję. W II wojnie światowej najsłynniejszy generał MacArthur Douglas, który żółtków, tak zwanych Japońców, tłukł tam na Dalekim Wschodzie, ile weszło. I to ja jestem przybrany w jego mundur. Pod ratusza 18 września wystartował 41. Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy pod patronatem prezydenta miasta Bielska-Białej. Jeszcze letnia, ale w rzeczywistości już właściwie jesienna edycja rajdu zakończyła tegoroczny cykl beskidzkich rodzinnych rajdów rowerowych. Tym razem rajd promował tydzień zrównoważonego transportu w ramach kampanii Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Pan to ma szczęście, szczerze mówiąc, bo jak pan jest na rajdzie, to nie pada. Nie, bez przesady. Były rajdy, gdzie troszeczkę padało, a dzisiaj jest fantastyczna pogoda właśnie dla rowerzystów. Nie pada, myślę, że nie będzie padało, chłodno, jest fantastyczna pogoda jest dzisiaj. No i 41 rajd, cieszymy się, że 41 rajd już jest, bardzo dużo, około 2000 uczestników, bardzo dobrze zorganizowane. No tym razem do Kus półmetek i później z powrotem do Bielska Białej, do dworu Rosta. Myślę, że
Fantastyczna sprawa, weszło to już w krew, nie tylko Bielszanom, bo przecież przyjechało mnóstwo ludzi spoza Bielska Białej. Tradycja jest bardzo ważną sprawą, jak się okazuje, na rowerach również. Zaczynamy o 9.30 na Placu Ratuszowym, jedziemy do KUS i tu jest wielka propozycja dla wszystkich rowerzystów. Jeździmy do KUS, przepiękna miejscowość, którą odwiedziliśmy w 2011 roku, też 18 września. Od tego czasu co się zmieniło, sami pojedźcie, sami zobaczcie. Mamy pięknie odrestaurowany Pałac Czeczów, jest piękny park pałacowy, lodownia odrestaurowana, no i piękny platan, który otrzymał pierwsze miejsce w konkursie na najpiękniejsze drzewo w skali Polski i drugie miejsce w skali Europy.